Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Szacuje się, że od 10 do 20% osób cierpi na różnego rodzaju alergie pokarmowe i drugie tyle, a może nawet więcej, na różnego rodzaju nietolerancje pokarmowe. Proszę powiedzieć, czym różnią się te dwa stany? Alergia pokarmowa to jest nieprawidłowa odpowiedź układu immunologicznego na określony alergen. I tu musimy powiedzieć, że alergenem jest białko. Natomiast w przypadku nietolerancji pokarmowej to jest też nieprawidłowa odpowiedź układu immunologicznego, ale niekoniecznie na białko. To może być na pewien produkt, czy ewentualnie na określony składnik. Chociażby najczęściej spotykana w tej chwili nietolerancja na laktozę. Laktoza jest cukrem występującym w produktach mlecznych, czyli mamy w tej chwili grono społeczeństwa, które ma niedobór enzymu laktazy i cierpi właśnie na nietolerancję laktozy. No to w takim razie wymieńmy może te najczęściej występujące alergeny pokarmowe. Więc jeśli chodzi o alergie pokarmowe, to tutaj najczęściej dla osób dorosłych to są ryby, skorupiaki, orzechy, soja. Natomiast w przypadku dzieci to jest najczęściej mleko krowie, białka mleka krowiego. To są także orzechy i jaja kurze. A jeśli chodzi o nietolerancję, to jest podobny zestaw produktów, czy jednak jest on szerszy? No jest zdecydowanie szerszy. Mamy nietolerancję na fruktozę, mamy nietolerancję na inne cukry proste. Także tutaj jest cała gama. W tej chwili także mam bardzo wiele osób, którzy jeszcze mają alergie krzyżowe, czyli mają nietolerancję na trawy i jednocześnie mniej więcej z tej samej rodziny botanicznej produkty spożywcze, czyli warzywa, owoce. Na przykład to może być alergia na pyłki brzozy i jednocześnie na przykład na spożycie marchwi, jabłka, czyli takich produktów codziennego spożycia. Jakie są typowe objawy alergii pokarmowej? Mogą być różne, zarówno ze strony układu pokarmowego, oddechowego. I jeśli chodzi o typowe objawy ze strony układu pokarmowego, to mogą być biegunki, to może być dysfagia, czyli zaburzenia połykania. Natomiast jeśli chodzi o zaburzenia ze strony układu oddechowego, to może być astma, to może być nieżyt nosa, czyli taki ciągły katar. To mogą być też problemy z oddychaniem. W przypadku dzieci często dochodzi do moczenia nocnego, dziennego, czy nawet może pojawić się krwiomocz. A jeśli chodzi o objawy nietolerancji, są podobne, czy to jest jeszcze szerszy wachlarz? W przypadku nietolerancji najczęściej to są zaburzenia wchłaniania i przede wszystkim wiążą się z zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego. Najczęściej to są biegunki, zaparcia rzadziej, z tym, że bywają też osoby, które mają na zmianę raz zaparcia, raz biegunki. Jak niebezpieczne są reakcje alergiczne, czy poza dyskomfortem zagrażają zdrowiu? Tak, jeśli to jest w życiu też nawet. Jeśli to jest alergia pokarmowa typu IgE zależna, czyli tak zwana natychmiastowa, wówczas po spożyciu nawet niewielkiej ilości, to czasami nawet też było puszczane w różnych środkach masowego przekazu. Osoba po spożyciu na przykład właśnie orzeszków arachidowych czy soi może mieć wstrząs anafilaktyczny. No i to oczywiście przede wszystkim prowadzi do zmian w funkcjonowaniu układu krwionośnego, pracy serca i prowadzić może także do zgonu. Co w takim razie zrobić, kiedy mamy ewidentne objawy alergii, nietolerancji? Czy od razu do lekarza udajemy się? To znaczy te ewidentne objawy to są właśnie bardzo ciężko do stwierdzenia, bo mówię, pewne objawy niektórzy mają i wcale tego nie odbierają, że to jest alergia pokarmowa
czy jest to nietolerancja pokarmowa, bo czasami niektórzy odbierają, że mają na przykład zatrucie pokarmowe, prawda, które może się objawiać tutaj zaburzeniami ze strony motoryki przewodu pokarmowego i nie idą i nie czynią pełnej diagnostyki. Kolejnym problemem to jest właśnie sama diagnostyka w Polsce, bo żeby uzyskać wizytę u lekarza alergologa, no to musimy właśnie iść najpierw do tego internisty i uzyskać takie skierowanie. Później samo czekanie na wizytę do alergologa to jest często pół roku, więc później sam proces odczulania też nie jest taki szybki, dlatego że to czasami, żeby się odczulić na jakiś właśnie alergen, trwa około 1 roku albo 2 lat. Więc nie każdy też stara się, że tak powiem, wykonać tą pełną diagnostykę, bo jeśli jest zaangażowany w pracy, nie zawsze ma możliwość zwolnienia się, bo najczęściej tego typu odczulanie odbywa się w godzinach rannych, czyli wtedy, kiedy jeszcze pacjent też jest na czczo. Jeśli już takie objawy występują, to oczywiście zawsze, niezależnie czy to jest nietolerancja pokarmowa, czy to jest alergia pokarmowa, stosuje się dietę eliminacyjną. I w piśmiennictwie też mamy różnego rodzaju zalecenia to co do diet eliminacyjnych. Jeśli wiemy właśnie co, jaki produkt, czy jakie białko jest tym alergenem, to oczywiście redukujemy, eliminujemy właśnie dany produkt, tak? Natomiast w momencie, kiedy nie ma ustalonej diagnostyki pełnej, to najczęściej się stosuje tak zwaną dietę rotacyjną, czyli najpierw po prostu sprawdzamy, na co dokładnie możemy być właśnie uczuleni i najczęściej w piśmiennictwie używana jest tak zwana dieta rotacyjna, kiedy najpierw zaczynamy od kilku produktów, później poszerzamy tą dietę, no i wprowadzamy kolejne, następne produkty. Dieta rotacyjna jest najczęściej 3-dniowa, czyli też, ponieważ alergen utrzymuje się w organizmie około właśnie 3 dni, to wolno nam wprowadzić nowy produkt po około 3 dniach. To, o czym Pani mówi, czyli stosowanie diet eliminacyjnych, rotacyjnych, odczulanie, ja rozumiem, że to wszystko się musi odbywać pod opieką lekarza, tak? Dokładnie. To powinno być tak naprawdę pod okiem alergologa. Oczywiście, jeśli chodzi już później o samą dietę, ustawienie, to jak najbardziej to może uczynić dietetyk, ale musi mieć jednak rozpoznanie i dopiero może po prostu taką dietę zastosować. Czy są jeszcze jakieś inne sposoby zdiagnozowania alergii pokarmowej bądź nietolerancji poza czekaniem, jak Pani mówi, rok do tego alergologa? Czy można sobie w jakiś w miarę prosty i tani sposób zrobić na rynku takie badania, bo wiem, że są popularne takie badania, ale ich miarodajność jest też kwestionowana. Są wykonywane badania przez różne firmy, ale zdaniem wielu alergologów one są bardzo kontrowersyjne. Więc tutaj na ten temat nie chciałabym się wypowiadać, bo najczęściej jednak bardziej wiarygodne to jest oznaczenie w krwi przeciwciał klasy IgA, IgM czy IgG. I rozumiem, że to można w przychodni bądź w szpitalu, tak? Tak, ale też nie w każdym ośrodku. Mhm. Czyli przestrzegamy przed takimi testami, które są szeroko oferowane na rynku, sprawdzającymi podatność na alergię. One są po pierwsze bardzo drogie, więc to nie należą do tanich. A tak jak powiedziałam, większość alergologów jest temu przeciwna. Zastanawiam się, czy można być uczulonym na wiele różnych składników pokarmowych jednocześnie, czy też z reguły jest to tylko jeden składnik? Nie ma reguły. Czy jesteśmy uczuleni na jeden, czy na kilka? Bardzo wiele osób jest uczulonych, tak jak powiedziałam, na kilka jednocześnie alergenów. Mówimy wtedy o tak zwanej alergii krzyżowej, czyli możemy być uczuleni, tak jak powiedziałam, na pyłki traw czy pyłki jakichś tam roślin, a dodatkowo być uczuleni na warzywa, na owoce. I takim typowym przykładem jest uczulenie na pyłki brzozy, olchy, topoli na przykład, a z produktów spożywczych jest to uczulenie na marchew, na jabłko, na orzechy laskowe, orzechy włoskie. A jak szybko występują te reakcje niepożądane po spożyciu takiego alergenu?
Jeśli to jest uczulenie IgE, czyli to jest reakcja natychmiastowa, więc automatycznie, obojętnie czy to będzie ze strony układu pokarmowego, czy ze strony układu moczowego, czy ewentualnie będą to jeszcze problemy z układem oddechowym, natychmiastowe, czyli katar sienny, zapalenie spojówek, biegunka, to są najczęstsze takie objawy. Natomiast są też różnego rodzaju nietolerancje pokarmowe i alergie pokarmowe, kiedy przede wszystkim tutaj biorą udział przeciwciała klasy IgG i automatycznie ta reakcja nie musi być natychmiastowa, tylko może być nawet po kilku dobach, czyli nawet po trzech dobach. Do 72 godzin nawet. A sposób przygotowywania pokarmów, obróbki termicznej może zneutralizować taki alergen, czy jak on jest w żywności, to już koniec? To niekoniecznie. Znów zależy od rodzaju białka, czyli od rodzaju alergenu. Jeśli mamy na przykład groszek zielony i gotujemy, czy marchewkę, wówczas najczęściej sama obróbka termiczna nie powoduje unieczynienia danego alergenu, ale w przypadku innych warzyw możemy akurat, w przypadku zwłaszcza właśnie przetworów owocowych, czyli jakieś galaretki, kompoty, samą taką obróbką unieczynić alergen. A śledząc jakby doniesienia mediów na temat alergii, to można odnieść wrażenie, że Jakoś epidemia tych alergii narasta i nietolerancji pokarmowych. Czy są podstawy do tego, żeby stwierdzić, że to rzeczywiście narasta? Sama interesuję się tą tematyką od dłuższego czasu, chociażby z tego powodu, że też w wieku 30 lat zaobserwowałam u siebie takie objawy, że po spożyciu właśnie jabłka, w momencie kiedy dotknęłam dłonią do powiek, miałam zapalenie spojówek, później bardzo często miałam drapanie w gardle i właściwie to ta sytuacja w pewnym sensie spowodowała, że zaczęłam się bardziej tą tematyką interesować. Więc obserwuję i czytam też literaturę, rozmawiam z kolegami, którzy właśnie zajmują się odczulaniem, czyli z alergologami, że ten problem narasta w Polsce i na świecie. Wręcz alergolodzy twierdzą, że mniej więcej w roku 2050 to będzie, no można powiedzieć, może nie epidemia, ale w każdym razie bardzo poważny problem, jeśli chodzi o choroby cywilizacyjne. No i teraz jaki jest tego powód? Jakie są przyczyny? Ja myślę, że przyczyn jest bardzo wiele, ponieważ tak jak powiedziałam, jest to, jeśli mówimy o alergiach pokarmowych, jest to nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego, że mamy żywność, która nie trafia do nas bezpośrednio też od producenta z pola, tak, na stół, tylko ta droga jest trochę dłuższa i pamiętajmy, że nasz układ immunologiczny jest bardzo wrażliwy na czynniki środowiskowe, czyli chociażby na zanieczyszczenie powietrza, na obecność też środków, które są często stosowane w produkcji czy to warzyw, czy owoców, czy także w produkcji zwierząt. Więc w ogóle środowisko jako takie na pewno też ma bardzo duży wpływ na właśnie stan naszego układu immunologicznego. To proszę jeszcze powiedzieć na koniec, co zrobić, kiedy zaobserwujemy u siebie, u kogoś bliskiego, no, takie niepokojące sygnały, takiego nagłego jednak, nagłej, silnej reakcji alergicznej, która zagraża życiu. Co zrobić wtedy? No wtedy myślę, że najlepiej bezpośrednio dzwonić po pogotowie, bo jednak musi być ta pomoc jak najszybsza, tak? Zwłaszcza kiedy, tak jak wspomniałam wcześniej, może być sytuacja, że zagraża to życiu, że może nastąpić wstrząs anafilaktyczny. Ile mamy czasu na reakcję? Czy to jest kwestia minut, czy godzin? To wszystko też zależy od dawki, tak? Od ilości, jaką spożywa się z danym produktem. No i jednocześnie oczywiście od stanu zdrowia osobnika, czyli ja myślę, że to może być w granicach minut, czasami może być oczywiście to
natychmiastowa reakcja, tak jak sama powiedziałam. Chciałem się zapytać, czy osoby, które są uczulone, mogą żądać na przykład w restauracjach informacji o tym, czy są alergeny w potrawie. No, jak prawo tutaj chroni konsumentów? Tak, w tej chwili jest rozporządzenie z 25 października 2011 roku, mówiące o tym, że konsument ma prawo żądać od restauratora czy od kierownika baru składu produktów czy potraw. Czyli w związku z powyższym, jeśli wie, że jest uczulony na gluten, czy jeśli wie, że jest uczulony właśnie na orzeszki arachidowe, tak? W związku z powyższym żadna potrawa tych akurat produktów nie powinna zawierać. Już naprawdę ostatnie pytanie. Czy alergia i nietolerancja pokarmowa mogą się w każdym wieku rozwinąć, czy to raczej jest domena dzieci? Tak jak powiedziałam, to jest kwestia diagnostyki. My możemy o pewnych nietolerancjach czy alergiach nie wiedzieć i najlepszym chyba przykładem w tej chwili to jest celiakia, która dawniej uchodziła za chorobę wieku dziecięcego. Natomiast celiakia w tej chwili jest bardzo często rozpoznawana u osób dorosłych mających po 30-50 lat. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.